trwa przebudowa estakady w Chorzowie. Prace potrwają do połowy 2013 roku. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, jednak mamy dobre informacje. 18 października miało miejsce zdanie techniczne kolejnego fragmentu jezdni, który od 19 października jest czynny dla kierowców. Chodzi o wyremontowany zachodni odcinek estakady. Prace zaczęły się tak naprawdę w ostatnich dniach stycznia z krótką przerwą na bardzo sążniste mrozy. Także w 8 miesiącach wykonaliśmy ponad połowę pracy, bo to już przekroczyliśmy połowę. Kierowcy, bo to jest bardzo istotne, odczują, korzystając z obiektu, tak jakby właściwie poruszali się po nowym obiekcie, bo wszystkie urządzenia, wszystkie materiały to są rzeczy nowe, których dotąd nie było, i bariery energochłonne, ekrany akustyczne. Bardzo cieszymy się, że udało się to zrobić właśnie w terminie. Przez krótki okres czasu będziemy poruszali się na razie jednym pasem, a gdzieś po około tygodnia cały ruch, który był dotąd prowadzony po nitce tej wschodniej, nieremontowanej, przeniesie się na tą część i już z rozpędu od razu przystępujemy do remontu drugiej części. Widzimy, że naprawdę ten remont przebiega zgodnie z planem. Nie ukrywam mojego zadowolenia w związku z tym, że firma dobrze się wywiązuje ze swoich zobowiązań. Na razie te nie są dotrzymane. Widzimy również zupełnie inną jakość niż ta, która była do tej pory. No, wzbudza to niewątpliwie emocje pozytywne, że będzie bardzo ładny obiekt inżynieryjny, mostowy w naszym mieście, którego się nie będziemy musieli już wstydzić, tak jak do tej pory, z tej nieszczęsnej estakady, która już naprawdę wymagała tego remontu, tej modernizacji. Te ekrany akustyczne, które są, również nie wzbudzają jakichś, powiedzmy, dodatkowych emocji, że przesłaniają widok, ponieważ są ekranami przezroczystymi z plexi. Także tutaj również myślimy nad tym, aby to jeszcze bardzo ładnie też podświetlić w przyszłości, żeby ten obiekt wyróżniał się na tle otoczenia. W tej chwili tu będą trwały drobne prace wykończeniowo-kosmetyczne, tak byśmy je nazwali. Poza estakadą trwa betonowanie schodów, będzie naprawa istniejącej pochylni. Na początku przyszłego roku montaż windy, natomiast istotne wszystkie systemy i prace na jezdni głównej zostały już wykonane w 100%. Chcielibyśmy, tak jak pokazuje harmonogram, zakończyć i oddać estakadę w całości do ruchów na koniec czerwca przyszłego roku. Całość inwestycji związanych z estakadą kosztuje 37 milionów złotych. To powiem na świeżo. Ja, tym bardziej, że wie pan, co leży pan.